Dzień dobry, witam serdecznie. Bieżąca analiza techniczna, po krótkiej przerwie wracam, więc spoglądamy, co się pozmieniało na przestrzeni tych kilku dni. Ja tradycyjnie jeszcze tylko parę kliknięć i będę w 100% gotowy. Będę tradycyjnie podglądał czata, więc jeżeli są jakieś instrumenty, które szczególnie Państwa interesują z grupy walut, surowców, indeksu, no to oczywiście proszę pisać. Dobra, teraz już chyba wszystko jest okej. Dobra, idziemy od początku, czyli krótkie spojrzenie na indeks dolarowy. Ostatnio skupiałem się dość długo w okolicach 103,50-103,80. Pomarańczowa strefa, która dość długo się broniła jako lokalne wsparcie, to lepiej widać na wykresie dziennym i tygodniowym. Także, ponieważ z perspektywy tygodniówki to jest powrót, czy też był to powrót, bo trzeba używać czasu przeszłego do poprzednich szczytów, mam tu na myśli te, które są z 2016 roku i 2020, więc mogła to być fajna trampolina do tego, żeby spojrzeć gdzieś tam dalej w kierunku umocnienia dolara amerykańskiego. Tak się nie stało. Cena przełamała 103,50. Ja mam naniesioną siatkę Fibonacciego. Wcześniej linia 38,2, czy okolice 105 były testowane. Kolejny poziom wynikający z tego narzędzia to jest okolice 102, a tym samym też należy rozważyć, czy w tym miejscu posiadacze długich pozycji mogą się zatrzymać. Jeżeli się zatrzymają, no to doświadczenie pokazuje, że powinniśmy traktować wzrosty oczywiście jako ruch korekcyjny. Zdanie będzie można zmienić, jeżeli te wzrosty będą jakieś dynamiczniejsze, większe i tutaj jako bazę do porównań ja bym wziął to, co się działo na początku tej fazy wyprzedaży, czyli te wzrosty musiały być większe niż cztery figury, bo to były największe zrywy posiadaczy długich pozycji. No i na pewno cena musiałaby na trwale pozostać powyżej 103,50, czyli tego pomarańczowego obszaru. Na razie potencjalnie jesteśmy świadkami rozpoczęcia kolejnej fazy korekcyjnej. Co na to euro-dolar? Oczywiście kontynuacja wzrostów i nowy szczyt. Trochę zamieszania w okolicach 1,05, ale duża biała świeca z 6, jak dobrze pamiętam, stycznia, czyli formacja objęcia HOSSY, czyli biały korpus obejmuje tą dzień wcześniej, potem przełamanie 1,0650 i właściwie bez żadnych przystanków mamy zrobiony pełen impuls wzrostowy. Ostatnie minima, ale to raczej na wykresie 4 godziny trzeba by tutaj spoglądać, czy aktywność popytu, to są okolice 1,0770 i może się okazać, że ten poziom będzie testowany no chyba w najbliższych godzinach, no bo dynamika wyprzedaży wspólnej waluty europejskiej jest na tyle duża, że to jest najbliższe ograniczenie dla tego instrumentu. Tutaj podobnie jak i w przypadku USD indeksu, fazy spadkowe traktujemy, oczywiście tam odzwierciedlane odbicie, tutaj traktujemy przecenę euro jako ruchy korekcyjne. Linia trendu poprowadzona po dołkach oczywiście zmusza właśnie, żeby w ten sposób na to spojrzeć. Ja jeszcze tylko trochę dalej sięgnę, bo ten obszar związany z ceną 1,0770, on ma dość spore znaczenie, patrząc z perspektywy takich historycznych notowań, bo zarówno dołki, jak i szczyty w tym miejscu się pojawiały, więc jeżeli cena spadłaby poniżej, to myślę, że my moglibyśmy doświadczyć jakiejś większej korekty i tutaj sięgnąłbym pewnie do zakresu ruchów rynkowych z początku tej fali wzrostowej, czyli tam było, o ile dobrze pamiętam, 3,5 figury, tak. Ja sobie przerzucę to mierzenie kierunkowe. Ono nie musi się spełnić, ale miejmy świadomość tego, że 1,05 te okolice to jest geometryczna równość, a dla mnie ma to dość duże znaczenie. Funt brytyjski. Ta geometryczna równość tutaj dość dobrze zadziałała właśnie w okolicach 1,1850. Tam było naruszenie, które rozpoczęło ostatnie wzrosty. Ono było na tyle silne, że zostały przełamane wsparcie 1,20 i 1,21,20. To jest, to druga liczba, to jest o ten poziom, który pewnie dzisiaj będzie testowany, pomimo że amplituda wahań nie była może aż tak duża, ale w ostatnim czasie, ale trzeba się dopuścić taki wariant, że po weekendzie chyba tu dowiemy się, co z tym fantem dalej zrobić. Ja przypomnę o liczbie, która tutaj mi zniknęła z wykresu, czyli o 1,20, bo to jest wsparcie długoterminowe z wykresu przynajmniej tygodniowego. Tam jest przynajmniej kilka takich kluczowych punktów odniesienia, więc może się okazać, że trzeba nawet dopuścić taki wariant jak naruszenie
1,20-1,20, po to, żeby notowania mogły wrócić do 1,20. No i teraz pytanie kluczowe. Równość korekt wynikająca z porównania ze spadkami z października oczywiście narzuca nam perspektywę nowego szczytu, tak, czyli kontynuacji wzrostu. W sensie tym, że po drodze mieliśmy przełamanie trendu spadkowego, czyli tej niebieskiej linii, ja już zostawię tylko tą jedną, to jest było związane ze spadkami poniżej 1,20-1,20 pod koniec roku, no właściwie przed Wigilią. No i pytanie, czy nie przerodzi się nam to w coś większego. No jedną z odpowiedzi na to pytanie będziemy mogli znaleźć w momencie, kiedy przetestowane zostaną jedna z tych dwóch czerwonych linii, bo jeżeli popyt się uaktywni, czy to na 1,20-1,20, bo na 1,20 tak, no to spoglądamy dalej w kierunku nowego szczytu, czyli 1,24-40, a potem dwie figury wyżej. Jeżeli jednak cena spadnie poniżej tych dwóch czerwonych poziomych linii, no to trzeba będzie chyba dopuścić taki wariant związany właśnie z przełamaniem tej spadkowej linii. Na razie trochę za wcześnie na to, więc tego tematu jeszcze nie będę dotykał. Peleny. Zobaczmy, co się dzieje na nich. Mamy tak, CHF PLN. Próba przełamania, ja chyba tak to nazwę, 4,67 to było ostatnie wsparcie, ale ostatnie dwie sesje z końca zeszłego tygodnia są poniżej tej wartości. Dzisiejsza aktualna cena jest powyżej, ale ja mam ten zwyczaj, że staram się cierpliwie czekać do zakończenia sesji, czy przypadkiem ta biała świeca nie zamieni się w jakiś układ z dużym górnym cieniem, a wtedy rzeczywiście to 4,67 będziemy traktowali jeszcze bardziej jako potencjalny już opór, a tym samym też po krótkiej korekcie oczywiście trzeba będzie sięgnąć niżej. No i gdzie niżej? No najbliżej to 4,60. To jest taki krótkoterminowy przystanek z czerwca 2022 roku. O wiele wygodniejszym, łatwiejszym w akceptacji jest 4,50. Czyli mamy tutaj dwa obszary wsparciowe, które są dane od siebie o 10 groszy. A jeszcze jednej rzeczy mi tu brakuje, ale to już w takim wyższym horyzoncie, skoro już tą geometrię tak stosuję nagminnie, to i tutaj pozwolę sobie ją nanieść po to, żeby wskazać Państwu, że 4,50 to jest też potencjalnie równość swingów spadkowych z wyższego interwału, to lepiej będzie widać o tutaj, kiedy mieliśmy przecenę z wiosny, czyli to jest marzec, zakończoną w czerwcu i jeżeli odłożymy ją ostatnich szczytów, to właśnie w końcu 4,50 ta równość gdzieś tam by pozostała. Jednym słowem, no 4,50 jest kluczowe z perspektywy wyższego interwału. Europele. Rysowałem odwróconego RGR-a ze spadkową linią szyi. Nie udało się jej przełamać do piątku. Ta linia po ukośnie skierowana do dołu dość dobrze wyznaczała ostatni lokalny opór. Patrząc z perspektywy ukośnej linii, ja oczywiście czepiam się 4,72 i pomiędzy tą wartością, a 4,66, czy jeszcze lepiej 4,63, to właściwie nic nie było, ale skoro wykres tutaj, czy też ten instrument dość ładnie akceptuje tą linię, no to trzeba ją uwzględnić. Dzisiaj próba wyjścia powyżej tego obszaru. Ja już mam narysowany prostokąt wskazujący potencjalny zasięg, czy to jest ten zielony, wąski obszar, 4,78. Bo to pokrywa się z pomarańczową strefą, którą już na wykresie mam. Jak Państwo widzicie, ponieważ nie mamy żadnych punktów odniesienia nowych, więc ja cały czas korzystam z tej bazy, która pojawiła się od wiosny 2020 roku, no bo to jest właśnie taki obszar, no nie powiem, że to jest konsolidacja, ale raczej no taki nakładający się na siebie fale w bardzo szerokim zakresie, stąd też sięgamy cały czas do tych samych liczb. USD PLN 4,40 jako wsparcie przeszło do historii. Korekta raczej z krótszych oczywiście w osi pionowej, bo w osi poziomej, czy pod względem czasu to była jedna z najdłuższych korekt, bo ona w sumie trwała z 18 tutaj sesji, ale jej wysokość to jest raptem 11 groszy. To jest podejście do spadkowej linii trendu. Ja ją przesunąłem, to spadkowe, bo ona wcześniej była poprowadzona w ten sposób, ale ponieważ pojawił się nowy dołek, to w tej chwili już mogę ją przesunąć i narysować w ten sposób, po to, żeby lepiej odzwierciedlało aktualne zachowanie ruchu ceny. Tym samym 4,40 przy tej chwili powinniśmy traktować potencjalnie jako wsparcie. Tu mniej więcej też jest to właśnie spadkowa linia trendu, więc taki scenariusz, czyli podejście pod 4,25, no jak najbardziej powinniśmy uwzględnić. MACD wraca z powrotem wartości spadkowe, znaczy on był spadkowy w wartościach ujemnych, ale z tej wzrostowej tendencji
te słupki zaczynają przyjmować coraz głębsze, ujemne wartości, więc to potwierdza oczywiście to, co się dzieje na jeżeli chodzi o wyprzedaż USD, czy też umocnienie PLN. Jeżeli RSI wejdzie w wartości 30 punktów, no to zwykle w przeszłości to była informacja, że kończy nam się impuls spadkowy. Tutaj notowania są dość blisko. Na razie nie dotknięta została ta strefa wyprzedania, więc takiego wniosku, bazując na tym wskaźniku, nie mogę wysnuć, no ale może się okazać, że to wyjdzie samo siebie jako próba zamiany 4,40 ze wsparciem w opór. Na koniec zostaje nam jeszcze funt brytyjski. Tutaj niewiele zmian od naszego ostatniego spotkania. 5,33, 5,23. Szeroki obszar konsolidacyjny, w którym może on nie jest na tyle szeroki w cenie, ale szeroki w czasie zaczyna być, bo zwróćcie Państwo uwagę, że dość mocno rozbudowuje nam się ten układ w bok. Ja na razie nazwę go prostokątem, bo to lepiej pasuje do tej koncepcji umocnienia PLN w ramach kanału spadkowego. To są dwie równoległe linie. Trochę większa aktywność podaży powinna się pojawić w momencie, kiedy podjęta zostanie próba przełamania 4,23. To już raz miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Niezbyt trwały to był ruch, było to duże topnięcie, po którym bardzo szybko cena wyszła z powrotem powyżej pomarańczowego obszaru, a potem kontynuowała wzrost w stronę 4,55. W tej chwili jest to robione bardziej stabilnie, to umocnienie. Schodek po schodku notowania próbują schodzić na coraz wyższe wartości, dlatego 5,33 jest tym kolejnym poziomem, po którym PLN się umacnia. Surowce. Gaz. Tutaj jest temat do przeanalizowania od pana Andrzeja. Tak to zrobimy, ale zaczniemy od tematów pewnie związanych z ropą. Chwilę cierpliwości, tylko czekam, aż profil się przełączy, bo w ramach porządków już jakiś czas temu staram się trzymać tej sekwencji, że są właśnie waluty, surowca, indeksy oddzielnie, żeby też być konsekwentnym, jeżeli chodzi o omawianie poszczególnych instrumentów. Moment, bo coś tutaj się... O, jest, dobra. Profil się zmienił, mamy już instrumenty surowcowe, czyli zaczynamy od ropy. W przypadku ropy, co się wytworzyło? Nie mamy nowego dołka i nowego szczytu, czyli tak, mamy minima z 12 mniej więcej grudnia $70 na ropie WTI, maksima związane z oporem 82 i od tamtej pory, ja to może przybliżę, tak naprawdę wszystko się dzieje w tym samym, że tak powiem, sosie, czyli notowania ugrzęzły i myślę, że już powoli możemy rysować taki oto kształt, czyli formację trójkąta. No chorągiewki z tego nie zrobimy, bo to jednak jest zbyt rozbudowana sekwencja w czasie, no bo tutaj mówimy już o ponad miesiącu. Pomimo, że mamy górną ukośną linię poniżej 82, to ja dopuszczę, że ten poziom może być testowany i dopiero po przełamaniu 82 gdzieś będzie można sięgnąć do kolejnych wyższych oporów, jak na przykład 86, ale bardziej ciekawie wygląda tutaj 90, na przykład 3. Na razie konsolidacja z serią niższych szczytów, niższych dołków, więc wyprzedaż ma tutaj pierwszeństwo. Układ bliźniaczy na ropie Brent. Nie udało się utrzymać ceny poniżej przełamanej strefy 82-82,5. Ja rysowałem tutaj taki scenariusz. Końcówka zeszłego tygodnia to jest wyjście powyżej tego układu, więc sięgamy wzrokiem znowu do czerwonej strefy. Tam było 85, nawet $86 za baryłkę tego surowca. No i to się tworzy nam się tutaj raczej trójkąt o podstawie płaskiej górnej, oczywiście z górnym ograniczeniem płaskim poziomem. To też oczywiście nie rozwiązuje sytuacji. Zostajemy w sekwencji niższych szczytów i niższych dołków i ta tendencja na razie nam tutaj będzie przyświecać. Złoto. 1870. Ja miałem sporą nadzieję, że tutaj spadki się mogą zatrzymać, bo aktywność podaży w tym miejscu z przeszłości taki dawała sygnał. Kolejną barierą, zanim notowania dotrą do 1960, bo to jest kolejny tygodniowy opór, no to tutaj jeszcze można byłoby sięgnąć do obszaru związanego z majem 2021, czyli 1915-1916. No, on był dość mocno naruszony, patrząc z perspektywy wykresu dziennego, no ale to jest sesja dzisiejsza,
więc zobaczymy, czy nie będziemy świadkami próby powrotu do 1870. Zwracam uwagę, że seria Biały Świt, czy też agresywność wzrostów jest bardzo duża, więc może się okazać, że zmienność, która się utrzymuje na wysokim poziomie, o tym informuje też RSI, który jest bardzo wysoko, wcześniej czy później też przejdzie na stronę podażową, czyli będziemy mieli głębokie cofnięcia, które mogą się gdzieś dotoczyć nawet do 1760. Na razie ja bym skupiał uwagę na 1870, bo to jest najbliższe ograniczenie. Tak szczegółowiej albo uściślając, no to widać, że mieliśmy tutaj taki krótkotrwały reset, może nie w czasie, ale w cenie, bo po przełamaniu pomarańczowego obszaru podczas mojej nieobecności tu ewidentnie popyt się uaktywnił, co wyciągnęło cenę na wyższe wartości. Ale to nie było jednoznaczne. Ja nie lubię takiej sytuacji, bo to jest zawsze pewna wątpliwość, czy ten wykres jednak przełamał się, czy też nie. To musi być zrobione z przysłowiowym przytupem i wtedy tej wątpliwości nie ma. Tutaj świece wyhamowały, a to było trampoliną wzrostów i ta niepewność może właśnie nam przynieść próbę przetestowania 1870 jako linii trendu. To wysokie RSI, tutaj zwracam szczególną uwagę, że te obecne ceny to jest informacja, że ten instrument jest wykupiony. Srebro. Tutaj nie byliśmy przez kilka ładnych dni. 24,60 to jest najbliższe ograniczenie dla tego instrumentu. 23,30 to jest z kolei wsparcie, które podtrzymuje jeszcze tą tendencję wzrostową. Trzeba się powoli zastanowić, czy ten układ bazujący na równoległych liniach, on tutaj jeszcze ma zastosowanie, czy przypadkiem srebro nie będzie podążało tą silnymi, torem silnych wzrostów na złocie. Tak czy tak notowania srebra wróciły do tego obszaru, w którym znajdowało się przez dwa lata od 2020 roku, czyli powyżej 22, ale ograniczone od góry 30 dolarami za uncję tego metalu. Ale na razie skupmy się na tym, co jest bliżej nas, czyli dopóki notowanie jest ponad 23,30, no to ja złego słowa o wzrostach powiedzieć prawa nie mam. Wywołany był gaz, więc już do niego sięgam. Ja oczywiście sięgam do gazu naturalnego, tego wersji amerykańskiej, czyli kwotowanego w dolarze między innymi. Cała seria wyprzedaży, właściwie nie ma odpoczynku, jeżeli chodzi o spadki na tym instrumencie. Ten surowiec oczywiście tanieje. Nie będę wchodził w fundamenty, że mamy zimę jaką mamy, że zapasy się nie wyczerpują tak szybko, jak to mogło być, albo jak można było oczekiwać. Czyste prawo podaży i popytu, myślę, że tutaj każdy z Państwa może sobie sam zaaplikować na ten wykres. To, co wiemy, to to, że od dwóch tygodni notowania utrzymują się powyżej 3,50. Jest to wsparcie, które ja sobie mogę uzasadnić, patrząc z perspektywy wykresu tygodniowego. Między innymi tu mamy dołek z końcówki 2021 roku. Na razie nie przełożyło się to na jakieś większe wzrosty. Pierwsza strefa oporowa 1,4 dolara jak najbardziej została przetestowana, no ale seria niższych szczytów, niższych dołków na wykresie dziennym pozostaje. Notowania są w dolnej połowie wskaźnika Bollingera, więc cały czas ta presja podaży gdzieś tutaj istnieje. To, co na pewno można zaobserwować, to jest wyhamowanie spadków, tak? Czyli te minima są coraz słabsze, bo nie pojawiają się wzrosty. To widać też na wskaźniku MACD, który się wypłaścił, on już nie schodzi tak nisko. No a z kolei motywatorem do zmiany kierunku ruchu ceny, czy też utworzenia korekty jest tutaj RSI, który jest bardzo nisko, więc to 3,50 rzeczywiście powoli może urosnąć do rangi takiego miejsca, gdzie zobaczymy lokalny dołek. Pytanie tylko, czy on sprawi, że notowania wrócą do 4,20, czy też trzeba będzie sięgnąć do wyższych poziomów. Ja na przykład nie zdziwiłbym się, że 5,30 nagle było testowane, bo to było wsparcie, które tutaj na wykresie tygodniowym zostało przełamane tak szybko i dynamicznie, że chyba nie było za bardzo czasu, żeby zareagować, więc może się okazać, że taka próba zamiany ról gdzieś tutaj będzie realizowana. Dobra, to jeszcze zobaczmy miedź. Miedź wyszła powyżej 8700, czyli wracamy do zabawy związanej z konsolidacją, która była w obszarze, czy też w okresie od lutego 2021. 8700
10700. Ja przypomnę, że miedź jest kwotowana na jednych z najwyższych wartości historycznych. Tutaj Państwo widzicie przynajmniej 20, czy też prawie 20 lat do tyłu, więc każdorazowe wyjście, czy to było w obszarze 8700, sprawiało, że podaż była bardzo aktywna. No w tej chwili nie pozostaje mi nic innego, jak przywołać najbliższą możliwą obszar aktywności podaży, czyli okolice 9800. Po nim będziemy sięgali do tych ostatnich maksimów zeszłego roku, czyli tam już powyżej 10 tysięcy dolarów. No w tej chwili, uwzględniając dynamikę czy też wielkość tej świecy, no to dwa scenariusze trzeba brać pod uwagę. Dalsze wzrosty i właśnie podejście pod 9800 i dopiero będzie korekta, albo wykres, zanim dotrze do zielonej górnej strefy, to wcześniej wróci właśnie do 8700, dając szansę tym, którzy zakładali, że to, co się działo na przestrzeni przynajmniej dwóch miesięcy, to wyhamowanie i testowania dołu tej żółtej strefy, że to było zaproszenie do spadków. Ja miałem taki scenariusz bazujący na prostej korekcie ABC, w tej chwili on już na pewno do kosza powinien trafić, więc to potencjalne przyznanie się do błędu i zrobienie dołka na 8700 to mogło być zaproszenie do tego, żeby właśnie spojrzeć przychylniejszym okiem do góry. Ale powtórzę, równie dobrze kolejny czy też bieżący tydzień może być koloru białego i cena w szybkim tempie dotrze do 9800. Indeks. Temat chyba jeden z ciekawszych w ostatnim czasie. Jeszcze chwilę, niech profil się przełączy. WIG20 wyświetlił się jako pierwszy, więc nie będzie. Aktywność byków bardzo duża pozostaje. Przypomnę, że mamy wzrostową linię trendu bardzo agresywnie nachyloną ku górze. 1860 to jest przełamanie i tak naprawdę nie doczekaliśmy się tutaj powrotu, nie licząc jakiegoś tam godzinowej sekwencji zamiany ról. To było właściwie jeden dzień, piątego w okolicach południa, który potem zakończył się luką wzrostową w kolejnych sesjach i wyjściem do góry, więc można założyć, że no, podejście w te okolice jest akceptowalnym scenariuszem realizacji korekty. Mniej więcej w okolicach 1860 mamy też dolną linię Bollingera. Ja spróbuję usunąć ten zielony obszar, to będzie lepiej widać ten zakres zmienności wyznaczony przez to narzędzie na wykresie 4-godzinnym. Na wykresie dziennym za chwilę środkowa linia będzie w okolicach 1860, czyli mamy informację zwrotną, że to jest pewna bariera, bo dotychczas białe świece były właśnie w górnej połowie tego narzędzia, a przypomnę, że wstęga Bollingera jest narzędziem trendowym, więc skoro wszystko skierowane jest do góry, no to nie mamy tutaj innej możliwości, jak spoglądać na przykład z 2015 czy będą dalsze wzrosty? Według mnie dużo zależy od aktywności byków właśnie w okolicach pomarańczowego wsparcia, więc musimy cierpliwie poczekać, co się tutaj takiego wydarzy. DAX 15 tysięcy. Oporu właściwie żadnego tutaj nie było po stronie chętnych, czy to po stronie niedźwiedzi, po stronie tych, którzy zakładali, że ta przestrzeń nie będzie przełamana. W tej chwili mamy dwie sesje powyżej, więc traktujemy ten obszar dokładnie tak samo. Ja tutaj powrócę do tych dołków, które utworzyły się od maja 2021 do lutego 2022. No innego wyjścia nie ma. Skoro cena wyszła i przełamała kluczowe obszary, no to musimy zakładać, że jest realizowany scenariusz związany z impulsem. Impuls, przypomnę, po korekcie powinien stworzyć nowy szczyt. Jeżeli cały zeszły rok, te spadki zeszłego roku były korektą, no to w tej chwili sięgamy w kierunku nowych, wyższych szczytów. Jeżeli cena spadnie poniżej 15 tysięcy, no to myślę, że będziemy się może nie tyle martwili, ale zastanawiali, jak duża będzie potencjalna przecena, bo ja tutaj wyjścia innego nie mam, patrząc z perspektywy analizy technicznej. Muszę w tej chwili wszystkie serie, każdą serię czarnych świec traktować jako korektę. Inaczej no, te podstawowe zasady wynikające z klasycznej analizy technicznej musiałyby zostać tutaj troszeczkę naruszona. Tego ja na to sobie nie pozwalam. RSI wysoko, więc jest to zaproszenie do tego, żeby wcześniej czy później pojawiła się ruch korekcyjny. No i właśnie pytanie, czy 15 tysięcy wytrzyma i powtórzy się historia z roku 2021 między innymi.
Stany Zjednoczone. No tutaj takiej euforii wzrostów nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o NASDAQ-a. Spadkowalnia trendu cały czas funkcjonuje. 11 tysięcy, tam była chyba tylko jedna szansa na to, żeby dołączyć się do tych wzrostów, to był dzień 9-10. Cena wyszła powyżej pomarańczowej strefy, a to w konsekwencji wypchnęło notowanie na wyższe wartości. Patrząc z perspektywy linii poziomych, no w tej chwili jesteśmy w obszarze oporowo-wsparciowym. Ja często stosuję tutaj wymianę tych wartości, ale ponieważ od dołu cena podchodzi do tej zielonego obszaru, który w tej chwili narysowałem w okolicach 11600, no to ja będę wykorzystywał go najpierw w kontekście powtórki z historii, jeżeli chodzi o kształtowanie od tych właśnie szczytów, czyli ta sekwencja, uda się to skopiować, sekwencja wynikająca z linii trendu spadkowego ma szansę się jeszcze tutaj utrzymać. Dow Jones, powrót do 33200 z drugiej strony, a od góry mamy ograniczenie 35200, więc ta tendencja wzrostowa, bo mamy przełamaną spadkowanie trendu, więc ten wykres bliżej mu do DAX-a niż do NASDAQ-a, więc optymizm po stronie posiadaczy długich pozycji jak najbardziej wskazany, przynajmniej tak długo jak 33200 się będzie broniło, a broniło się dość dzielnie na przestrzeni kilku ładnych dni. Tam było trochę zamieszanie, raz powyżej, raz poniżej, no ale w tej chwili chyba nie za bardzo jest sytuacja. No, jeżeli ktoś chce być trochę nadgorliwy, no to ja narysuję tutaj taki kształt, który być może, tutaj raczej tryb przypuszczający do kwadratu trzeba byłoby użyć, być może to się przełożyłoby na tworzenie prawego ramienia w takiej oto mocno rozbudowanej formacji odwróconego RGR-a, ale na razie jest trochę za wcześnie, żeby w ogóle taki temat poruszać. Ja sobie to zostawię, zobaczymy jutro, pojutrze, czy w ogóle ten kształt gdzieś tutaj nam przyniesie jakieś rezultaty. Tak czy siak, linia poprowadzona po dołkach, jeżeli z tego miał być RGR, to zwróćcie Państwo uwagę, jest to jeden z najgorszych możliwych wariantów, ponieważ linia jest skierowana do dołu, do tego dość agresywnie, więc ja tak naprawdę dopiero w okolicach 31-400 będę mógł powiedzieć, że ten scenariusz nabrał jakiegoś sensownego kształtu, ponieważ będzie wtedy próba przełamania linii szyi. Także no, ten kształt tak czy tak jest dość trudny w interpretacji, w analizie. S&P 500. Najpierw wykres dzienny. Przypomnienie, że mamy kanał spadkowy, linia poprowadzona po szczytach. Na razie się jeszcze utrzymuje. Dzisiaj po raz kolejny testowana. 3950. No, poziom, wokół którego notowania fluktuują. Te ostatnie swingi rzeczywiście bardzo mocno na siebie nachodzą, no ale skoro cena wyszła powyżej 3950, no to w pierwszej kolejności powinniśmy traktować to oczywiście jako sukces byków, bo korekta, jeżeli mielibyśmy ją porównywać, no to ta zielona strefa dawała szansę na to, żeby spojrzeć na południe. Cena jest powyżej od 11, czyli za chwilę będzie tydzień, więc trzeba będzie to właśnie interpretować na korzyść posiadaczy długich pozycji. Zwracam uwagę na 4150, tu na niebiesko zaznaczony obszar z września. Bardzo duża aktywność podaży w tamtym okresie. Zresztą potwierdziło się to też w ramach przeceny, która miała miejsce w połowie grudnia, więc jeżeli coś podażowego większego ma się wydarzyć, to właśnie w tych okolicach należałoby się tego spodziewać. Brak reakcji podaży w okolicach 4150 to też będzie cenna informacja, bo jeżeli byki rozjadą ten poziom w cudzysłowie, no to będzie znaczyło, że ta wartość nie ma już żadnego historycznego znaczenia, tym samym też rozpoczynamy systematyczną spinaczkę do góry. Na razie ja jeszcze zostanę pod wpływem tej spadkowej linii trendu tego kanału, więc zostańmy jeszcze w tych poziomach, a na pewno 4150 to będzie dla mnie ważnym wyznacznikiem na przyszłość. No dobra, ja jestem świadom, że nie powiedziałem wszystkich instrumentów, które należałoby omówić, ale po tych trzech dniach nieobecności to będę nadrabiał to pewnie do środy, więc jutro na pewno na instrumentach walutowych sięgniemy do innych par, ale też, tak jak mówię, cały czas będzie się tutaj staram się systematycznie podążać za Państwa sugestiami po to, żeby to nasze spotkanie miało też taki układ w zasadzie dialogu, a nie tylko, że mojego wywodu. Także ja serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Państwa oczywiście jutro. Będziemy kontynuowali spotkanie z bieżącą analizą techniczną. Dziękuję i do usłyszenia.